Strych jest idealnym miejscem na przechowywanie pirackich skarbów. A pudełko ze starymi, zepsutymi lalkami jest prawdziwym skarbem. Lalilu dobrze wie, jak im dać nowe życie. Zgubiona ręka nie jest problemem dla odważnego pirata. Użyj haka i przymocuj go zamiast brakującej dłoni. Niewielu śmiałków odważy się postawić naszej królowej mórz. Zrób okrągłe kolczyki z zapięcia z oczkiem i ogniwka. W tej torbie z błyszczących koralików musi być pełno monet. Udekoruj włosy używając złotej nici z monetą. Dodatek zrobiony z kryształów i złotych koralików będzie tu pasował idealnie. Bądźmy buntowniczkami, wytnijmy kilka dziur. Chyba jednak podciąganie leginsów hakiem nie było dobrym pomysłem. Ta laska zdecydowanie lubi złoto. Buty, bandana, torebka, hak – wszystko do siebie pasuje. Potęga bogactwa. Wyruszajmy na poszukiwania skarbów. Brak nogi jest mniej straszny niż brak wyobraźni. Ale nie mówimy o sobie. Weź słomkę koktajlową i koralik w kształcie stożka. Sklej klejem na gorąco. Zmierz odpowiednią długość, by dopasować do kolana. Wytnij i przyklej element do nogi lalki. Pokryj łączenie piankoliną, by zamocować ją stabilnie. Teraz pomalujmy wszystko brązową farbą. Drewniana noga wyszła nam całkiem nieźle. Przygotujmy teraz sukienkę. Przymierz koronkową wstążkę na lalce i odetnij w odpowiedniej długości. Przetnij pozostały kawałek w połowie i użyj do wykonania rękawków. Wytnij kółko z kawałka czarnego papieru piankowego. Umieść go na głowie lalki i zamocuj pierścionkiem. Używając suszarki do włosów, ukształtuj ją jak kapelusz pirata. Arr! I to rozumiem. Ozdób kapelusz piórkiem. Z kolei ośmiornica będzie wiernym majtkiem kapitana. Owiń złotą tasiemkę dookoła sukienki. Załóż skórzany pasek z zapięciem na ramię. Do zrobienia kurtki użyj kwadratowego kawałka szkarłatnego filcu. Zrób 1,5-centymetrowe zaznaczenia na dole. Narysuj ukośne linie od górnego rogu do zaznaczenia, używając kredy. Odetnij filc wzdłuż linii. Nie zapomnij o otworach na ręce. Przymierz kurtkę. I przeszyj karabinczyk. Udekoruj kołnierz płaskimi perłowymi koralikami. Poprawmy teraz ten plastikowy miecz. Pomaluj ostrze na srebrno, by wyglądał na metalowy, z brązową rękojeścią. Królowa Muszli Oceanów jest gotowa na rejs. Uważajcie wszyscy, naszemu statkowi zawsze będzie wiał wiatr w żagle z taką kapitan. Witaj, dzielny wilku morski. Jak wiele osób dołączy do załogi? To honor być na twoim pokładzie. Troje piratów dołączy do nas. Lalka zaczyna swoje nowe życie z nową fryzurą. Dodaj mydła w płynie do miski z wodą. Dobrze wymieszaj. Weź nieco jaskrawej włóczki i oddziel kilka pasm różnych odcieni. Zanurz je w roztworze z mydła, delikatnie wykręcając. Zroluj w dłoniach i zrób pasemka. Poczekaj, aż włóczka wyschnie. Użyj kleju na gorąco do przymocowania dreadów. Zacznij od tyłu i mocuj je, robiąc koła. Udekoruj dready koralikami. Zróbmy też kolczyk muszelkę. Potrzebujesz wisiorka, zapięcia z oczkiem i ogniwek. Migotliwe skarpetki i wielkie buty trafią na nogi lalki. Czarna szminka bardzo jej pasuje. Umieść miecz za pasem. Dodaj łańcuszek ze sztyletem i sakiewkę do szortów. Co to za pirat bez żadnego tatuażu? Może jest moją miłością. Teraz moje włosy wyglądają jak fale.
Nie mogę się doczekać, aż zbiorę załogę. Czy będą chciały wyruszyć ze mną na przygodę? Kapitanie, wyrzuć zwątpienie za burtę. Oto jestem. Jesteś w samą porę. Witaj na pokładzie. Oko Barbie jest prawie zmazane. Schowajmy je pod opaską piracką. Weź kawałek czarnego papieru piankowego. Wytnij z niego opaskę. Zmierz i zszyj tasiemkę na spódnicę. Zszyj i przywiąż do niej inne tasiemki. Załóż skórzany pasek. Umieść czarno-białe buty na stopach lalki. Udekoruj bluzę dodatkiem w kształcie czaszki. Umieść pistolet za pasem. Miecz również się przyda. Dziś jest magiczny dzień. Barbie ma skrzydła wróżki na swoich plecach. Czy może latać? Kapitanie, jesteś gotowa przyjąć mnie do załogi? Przyjmiemy każdego o odważnym sercu, wróżko lądowa. Moja opaska mówi sama za siebie. Kontynuowałam walkę po utracie oka i wygrałam. W takim razie witaj na pokładzie, piracie. Salon fryzjerski nożycoręki miał dzisiaj gorszy dzień. Ta ślicznotka straciła większość swoich włosów. Odmierz kwadrat na czerwonej poszewce. Wytnij wzdłuż linii. Przypal brzegi. Zawiń materiał i umieść na głowie lalki jak bandanę. Zostaw duży supeł z jednej strony i udekoruj czaszką. Fajna piracka bandana ukryje niepokorne włosy. Weź gumkę. Zbierz kawałek tiulu po środku i przełóż przez nią. Rozłóż równo w talii. Załóż czarne buty. Wytnij trapezy ze sztucznej skóry. Owiń je dookoła nogi i zamocuj klejem na gorąco. Pirackie botki są gotowe. Łańcuch pereł będzie jej trofeum. Dodaj kolczyk do ucha. Schowajmy broń do butów na wypadek bitwy. Czy to ja przyszłam jako ostatnia? Nic nie szkodzi. Najważniejsze, że nasza załoga jest w komplecie. Arr! Miałyśmy dzisiaj niezłe łupy. Mamy farta co do tego skarbu. Wow, ja zaklepuję perły. Ej, nie ma tak, podzielmy się. Mnie tam się podoba ta złota muszelka. Życie w luksusach chyba nie jest nielegalne. Co nie, dziewczyny? Czy dzielicie skrzynię skarbów bez kapitana? Powiem jej, zanim będzie za późno. Arr, co to ma znaczyć? Od kiedy to majtki na tej łajbie dzielą skarb kapitana? Ups, trochę niezręcznie. Oj, dziewczyny, nie chcecie obudzić krakena. Pora uciekać. W nogi! Kapitanie, jak mamy zabezpieczyć skarb? Schowajmy skrzynię. Ruszajmy, pokażę wam bezpieczne miejsce. Aj, ale to ciężkie. Wystarczy nam na życie w luksusach. Niekoniecznie, jeśli nie będziemy uważać. Zgubiłyśmy muszlę. Świeci się. Muszelka jest magiczna. To cud. Moje skrzydła odrosły. To niewyobrażalne. Co tam latający Holender? My mamy latającego pirata. Będziemy postrachem mórz. Daj nam łapkę w górę, jeśli twoje Barbie były bezgraną załogą. Podobały ci się nasze sposoby na uratowanie zepsutych lalek?
Kliknij w dzwonek i zobacz więcej fajnych pomysłów na naszym kanale Lali Lu.